Informacje Bartosz Teodorowicz. Dobry wieczór Państwu. Oto najważniejsze tematy dnia. Intensywne walki o pełną kontrolę nad Siewierodonieckiem. Ukraińcy imponują duchem walki, ale kończy im się amunicja. Prezydent Zełenski ostrzega, Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie. Szczyt Trójmorza w Rydze. Głównym tematem rozmów relacje z Ukrainą w kontekście rosyjskiej inwazji oraz wkład państw Trójmorza w zapobieżenie kryzysowi żywnościowemu. Prezydencka koalicja we Francji nie zdobyła większości bezwzględnej w parlamencie. Macron będzie więc zmuszony wchodzić w koalicję lub stworzyć rząd kohabitacyjny. Mija 117 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Od kilku tygodni walki toczą się w Donbasie, gdzie Rosjanie skoncentrowali większość swoich sił i sprzętu. W trakcie całej inwazji od 24 lutego armia rosyjska straciła prawie 34 tysiące żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby. Ale Ukraińcy też ponoszą straty, a do tego zaczyna im brakować broni i amunicji. Konrad Chmioła. Wojska ukraińskie skutecznie odpierają ataki wroga w okolicach Siewierodoniecka, Lisiczańska, Awdiwki i Krasnochoriwki. Ponadto udane kontrataki ukraińskich żołnierzy w rejonie Zaporoża zmuszają dowództwo wojsk rosyjskich do przerzucania tam dodatkowych jednostek. W tym tygodniu Rosjanie zapewne uderzą z większą siłą, ale jesteśmy na to gotowi. Okupanci gromadzą siły na kierunku Charkowa, w obwodzie zaporowskim. Znowu ostrzeliwują naszą infrastrukturę paliwową i chcą pozbawić nas w ten sposób zaopatrzenia. Oczywiście na to odpowiemy. Ukraińskie władze nieustannie apelują o dodatkową pomoc militarną. Zachód wspiera walczących Ukraińców niemal od pierwszych godzin konfliktu, ale udostępnione wyposażenie zdaniem Kijowa nie jest wystarczające. Jeśli nie dostaniemy broni, to w porządku. Będziemy walczyć łopatami, ale będziemy się bronić, bo ta wojna jest wojną o naszą egzystencję. Wczoraj rano pod ciężkim ostrzałem znalazły się dzielnice mieszkalne Doniecka. Bombardowania mają na celu wypchnięcie wojsk ukraińskich z zajmowanych pozycji. Nie otworzyliśmy dzisiaj sklepu. Od 8 rano nie można było wyjść na zewnątrz. Strzelali bez przerwy. Ten przeraźliwy hałas był nie do opisania. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w co dokładnie trafiały pociski. Odłamki spadały na nas bez przerwy. Od 24 lutego na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski odprawiono prawie 4 200 000 osób. W przyszłości do Polski może dotrzeć jeszcze więcej uchodźców, bo w Donbasie walki wciąż się nasilają. Wiele osób dopiero po 4 miesiącach od rozpoczęcia wojny decyduje się na opuszczenie swoich domów. Przyjęli decyzję wyjechać. W Bachmucie teraz nie ma ani prądu, ani gazu, ani wody i ciągle trwa ostrzał. Życie jest niezwykle trudne, dlatego zdecydowaliśmy się wyjechać, aby ratować siebie, dzieci i krewnych. Straszny sen. Tymczasem wczoraj Eamon Gilmore, przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw praw człowieka, rozpoczął swoją misję rozpoznawczą na Ukrainie. Jej celem jest zebranie dowodów na temat łamania międzynarodowego prawa humanitarnego, którego dopuszczają się wojska rosyjskie. When we talk about war crimes. Zbrodni wojennych nie dokonują tylko ci, którzy dopuścili się ich poprzez atak bezpośrednio na miejscu lub poprzez atak z dystansu. Sprawcy oczywiście ponoszą odpowiedzialność, ale nie możemy przecież zapomnieć o tych, którzy są w łańcuchu dowodzenia. Dlatego musimy przeprowadzić dodatkowe śledztwo w sprawie osób, które wydawały rozkazy. Dla wielu ukraińskich rodzin zaplanowane na przełom lutego i marca zagraniczne wakacje stały się ponad studniową tułaczką. Wybuch konfliktu zbrojnego w ich kraju uniemożliwił im planowany powrót. Dla Ukraińców znajdujących się w trudnej sytuacji władze Egiptu zapewniły bezpłatne zakwaterowanie w hotelach. Nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, dokąd pojedziemy. Przecież nie ma lotów powrotnych. Okazało się, że możemy zostać w hotelu, ale dalej się zastanawiam, gdzie będę później mieszkać. Wojska ukraińskie ponoszą straty, ale biorąc pod uwagę różnicę potencjałów militarnych, dzięki swej nieustępliwości dotkliwie dziesiątkują najeźdźców i niszczą ich sprzęt. Do tej pory agresorzy stracili m.in. ponad 33 tysiące żołnierzy, 1477 czołgów i 181 śmigłowców. Rosjanie borykają się ze stanem osobowym i ich zamiar skierowania czołgów T-62 do walki spowoduje, że będą potrzebować jeszcze więcej ludzi. Nie jestem optymistą w tym względzie. Raczej uważam, że ten konflikt będzie trwał
co najmniej jeszcze kilka lat. Komisja Europejska do tej pory objęła Rosję 6 poziomami sankcji. Według ustaleń Brukseli skonfiskowany dotychczas majątek opiewa na 12,5 miliarda euro. Polityczni partnerzy Ukrainy wspierają jej walkę z Rosją na polu militarnym i dyplomatycznym. Tymczasem Kreml nie zamierza negocjować i rezygnować ze swoich celów militarnych. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Prezydent Andrzej Duda bierze udział w szczycie inicjatywy Trójmorza. Przywódcy 12 państw położonych między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym rozmawiają o pomocy dla walczącej Ukrainy. Wśród tematów jest także kwestia europejskich aspiracji Kijowa oraz przeciwdziałania klęsce głodu grożącej światu wskutek rosyjskiej blokady ukraińskich portów. Łukasz Żmuda. Podczas szczytu rozmawiano m.in. o tym, jak wesprzeć Ukrainę w eksporcie zbóż w obliczu blokady ukraińskich portów przez Rosję. Ponadto prezydent Andrzej Duda wskazał, jak ważne jest dalsze wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych między krajami regionu, w tym połączeń gazowych oraz w zakresie energii elektrycznej. Władze Ukrainy bardzo poważnie myślą o szybkich połączeniach kolejowych, chociażby o szybkim połączeniu kolejowym Kijów-Warszawa, które być może będzie przebiegało przez Lwów. Rozmawiamy o tym intensywnie. Przywódcy krajów Trójmorza poinformowali o stworzeniu nowego rodzaju partnerstwa dla państw aspirujących do Unii Europejskiej. Dziś taki status otrzymała Ukraina. Utrzymaliśmy nasze konkluzje na temat Ukrainy. Będziemy nadal stali przy tym państwie. Nadal wspierać walkę Ukraińców o ich suwerenność, jedność terytorialną i wolność. Ukraina walczy o wartości, które my również wyznajemy. Sekretarz stanu USA wskazał na potrzebę rozbudowy wspólnej infrastruktury komunikacyjnej państw Trójmorza. Stany Zjednoczone zainwestowały w sukces tej inicjatywy od pierwszego dnia, bo wiemy, że porządek oparty na prawie międzynarodowym jest silniejszy i dzięki temu możemy stworzyć o wiele bardziej demokratyczną i silniejszą Europę Środkową. Władimir Putin nie tylko bierze na cel Ukrainę w swojej przerażającej wojnie hybrydowej. Próbuje nas wszystkich szantażować głodem i surowcami energetycznymi. Putin myśli, że wolny świat zmęczy się w obliczu jego agresji. Nie jesteśmy zmęczeni i nigdy nie będziemy. Jeśli Ukraina nie będzie mogła sprzedać swoich plonów, państwa Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu staną w obliczu katastrofy żywnościowej. Ukraina jest 5. na świecie eksporterem zbóż. Już teraz w kraju ogarniętym wojną zalega około 25 milionów ton ziarna. Jesienią może to być nawet 75 milionów. Wiemy, że to jest zespół naczyń połączonych, bo tak naprawdę kryzys gospodarczy w Afryce oznacza wzmożony ruch migracyjny i za chwilę kolejną falę uchodźców u granic Europy. Europa w tej chwili już zmaga się z inflacją, zmaga się z drożyzną. Prognozy w tym zakresie nie są optymistyczne. Z kolei nadanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej było przedmiotem konsultacji przed czwartkowym szczytem Rady Europejskiej. Wzięli w nich udział premierzy i szef Rady Charles Michel. Określiliśmy sobie, jak gigantyczne wyzwania stoją przed nami, przed rządem, przed samorządem we wszystkich krajach europejskich. Ci z nas, te państwa, które będą potrafiły wypracować lepszą ścieżkę wyjścia z tego kryzysu za pół roku, za rok, nie tylko wyjdą obronną ręką, ale będą w stanie lepiej od innych przyciągać inwestorów, przyciągać kapitał na kolejne miejsca pracy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał podziękowania prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wsparcie w przyznaniu Ukrainie statusu kandydata. Rozpoczyna się prawdziwie historyczny tydzień, w którym usłyszymy odpowiedź Unii Europejskiej w sprawie statusu kandydata dla Ukrainy. Mamy już prawie pozytywną decyzję Komisji Europejskiej, a pod koniec tygodnia spodziewana jest odpowiedź Rady Europejskiej. 4 dni po ataku Rosji na Ukrainę Kijów złożył formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Oprócz Ukrainy pozytywną rekomendację w ubieganiu się o status państwa kandydującego otrzymała Mołdawia. Negatywnie oceniono wniosek Gruzji. Wojna jest długa, czyli skuteczna obrona Ukraińców powoduje takie wytworzenie presji, dużej presji społecznej, medialnej. No i te rządy poszczególne muszą się z tym liczyć. Kwestia rozbudowy wspólnej infrastruktury przeładunkowej Polski i Ukrainy była tematem konferencji szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka i ukraińskiego ministra infrastruktury Oleksandra Kubrakowa na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec. Uruchomionych zostało 5 dodatkowych punktów odprawy dla tirów.
To oznacza, że w ciągu 10 dni udało nam się dwukrotnie zwiększyć punkty odprawy dla samochodów ciężarowych. Z 5 do 10. Oczywiście weźmiemy pod uwagę pozostałe przejścia graniczne między Polską a Ukrainą. Nasza współpraca nie jest wyłącznie kwestią naszych stosunków. Jest to kwestia globalnego, żywnościowego bezpieczeństwa. W czwartek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. Głównym tematem debaty będzie rekomendacja Komisji Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu państwa kandydującego. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Podczas forum wizji rozwoju eksperci dyskutowali o dostępności zasobów energetycznych. W trakcie panelu podkreślano, że Polska jest obecnie bezpieczna, jeżeli chodzi o dostępność źródeł energii. Relacja Jolanty Pawlak. Jesteśmy nad Bałtykiem, to mowa jest między innymi o morskiej energetyce wiatrowej. Morska energetyka wiatrowa, czyli to, jak na przykład budujemy farmy wiatrowe, jak nam idzie budowa farm wiatrowych, czy angażujemy do tego zagranicznych kontrahentów, czy może rodzime firmy, o tym też jest mowa. Nie zabraknie oczywiście tematu wodoru, wodór jako paliwo przyszłości, magazynowany w tak zwanych kawernach solnych. To jest pomysł jednej ze spółek, polskich spółek energetycznych, by ten wodór właśnie tam składować. To nie jest nic nowego. Takie kawerny zresztą są już na terenie Polski, choćby w Kosakowie, niedaleko Gdyni. Targi pracy zorganizowały chówce pracy, ale o pracy też jest dużo, dlatego że na rynku pracy szykują się zmiany dotyczące oskładkowania umów cywilnoprawnych. Te zmiany także niesie ze sobą Krajowy Plan Odbudowy. Są obecni przedstawiciele przedsiębiorców, biznes. Zresztą niedawno także przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich wraz z Solidarnością apelowali o to, by zmierzać ku powszechnemu oskładkowaniu umów cywilnoprawnych. Wszystkich tematów nie da się wyliczyć, podobnie jak panelistów, tematów rzeczywiście bardzo wiele. Na koniec uroczysta gala i rozdanie nagród gospodarczych dla firm, które wybrała Kapituła. Z forum Wizja Rozwoju w Gdyni Jolanta Pawlak. Podstawową opiekę zdrowotną czekają poważne zmiany. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział m.in. zmianę sposobu finansowania programów profilaktycznych i poszerzenie zakresu badań diagnostycznych. Myśląc o całej piramidzie świadczeń, która w systemie opieki zdrowotnej jest realizowana, chcieliśmy, żeby jak największy zakres tych świadczeń był realizowany na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejnym, można powiedzieć, bardzo ważnym założeniem było to, żeby zmienić strukturę finansowania, odejść od finansowania ryczałtowego w kierunku finansowania, które rozlicza konkretne wizyty, konkretne badania, konkretne innego rodzaju świadczenia zdrowotne, takie jak plan opieki medycznej itd. itd. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą otrzymywali premię, będą otrzymywali dodatkowe finansowanie, jeżeli pacjenci z ich listy będą w dużym stopniu korzystali z badań profilaktycznych, jeżeli będzie widać takie bardzo wyraźne przyrosty zainteresowania, bo to właśnie rolą lekarza rodzinnego jest dbanie również o zdrowie pacjentów w sposób proaktywny. Komisja Europejska zgodziła się na to, by część aktywów przejmowanego przez Orlen Lotosu trafiła do Saudów i Węgrów. Jesteśmy więc już o krok od wielkiej fuzji na polskim rynku paliwowym. Od 20 lat państwo polskie próbuje połączyć dwa koncerny. Można to było zrobić zdecydowanie szybciej. Skomentował sytuację Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Mamy 6 miesięcy na wdrożenie warunków zaradczych, ale to nie blokuje w żadnym wypadku procesu przejęcia grupy Lotos. Planujemy przejąć grupę Lotos na przełomie lipca i sierpnia. To jest bardzo szybko, ale jest to realne do wykonania. Ta fuzja pozwoli nam zdecydowanie szybciej się rozwijać. Ta fuzja pozwoli nam osiągnąć różnego rodzaju synergie operacyjne, które wygenerują parę miliardów w ciągu 10 lat oszczędności. Francuzi wybrali parlament. Centroprawicowa koalicja Razem, skupiona wokół prezydenta Emmanuela Macrona, zdobyła 245 mandatów w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Lewicowa koalicja New PES zajęła drugie miejsce i będzie miała 131 deputowanych. Wyniki te oznaczają, że Razem będzie musiało szukać partnera koalicyjnego.
To zupełnie nieoczekiwana sytuacja, absolutnie niesłychana. Pogrom partii prezydenckiej jest totalny i nie będzie żadnej większości. Osiągnęliśmy polityczny cel, który sobie postawiliśmy. Obalić tego, który miał w sobie tyle arogancji i wywrócił politykę całego kraju. Będziemy twardą, ale konstruktywną opozycją. Nasz klub parlamentarny będzie zdecydowanie największy w historii naszej rodziny politycznej. Zaufanie, które otrzymaliśmy, będzie dla nas zobowiązujące. Osiągnęliśmy nasze cele. Uczynienie z Emmanuela Macrona prezydenta mniejszości, bez całościowej kontroli władzy. Będziemy dążyć do politycznych zmian niezbędnych dla odnowy demokratycznej, przeciwko makronistom i oddolnym działaniom NUPES. Będziemy ucieleśniać stanowczy, ale pełen szacunku sprzeciw wobec obecnych instytucji. To dotkliwa porażka Emmanuela Macrona, który płaci za swój cynizm. Prowadziliśmy kampanię w opozycji do niego. Nasze stanowisko pozostanie niezmienne. Jego 5-letnia kadencja będzie całkowitą porażką. Ta sytuacja stanowi zagrożenie dla naszego kraju w obliczu wyzwań, z jakimi musimy się zmierzyć. Zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ale musimy uszanować wyniki głosowania i wyciągnąć konsekwencje. Głosowanie odbyło się przy rekordowo niskiej frekwencji, 46%. Jest to drugi najniższy wynik od 1958 roku. Firmowana przez prezydenta Emmanuela Macrona koalicja Razem dążyła do zdobycia większości bezwzględnej, a więc wprowadzenia do francuskiego parlamentu więcej niż 289 deputowanych. Tego celu jednak nie udało się osiągnąć. Centroprawicowa koalicja Macrona zdobyła ponad 38% głosów, co przełożyło się na 245 mandatów. Z kolei lewicowa koalicja NUPES będzie miała w Zgromadzeniu Narodowym 131 przedstawicieli. Prawicowo-populistyczne Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen zdobyło 89 mandatów i stało się drugą siłą opozycyjną w Izbie Niższej Parlamentu. Na czwartym miejscu uplasowali się Republikanie, którzy wprowadzą do parlamentu 61 deputowanych. Macron stracił większość, o ile w poprzednim parlamencie miał wyraźną większość w Zgromadzeniu Narodowym, to teraz ma tylko 42% posłów. Co więcej, nie ma szans na stworzenie stabilnej koalicji, ponieważ wszystkie liczące się siły, Republikanie, Marine Le Pen, Lewica, twardo chcą stać w opozycji. Z naszego punktu widzenia to jest taka zmiana, że Macron będzie musiał się koncentrować bardziej na polityce wewnętrznej niż na zagranicznej. Będzie miał mniej czasu na zaangażowanie chociażby w postaci wyjazdów czy do Kijowa, czy do Moskwy, czy na przykład projekty federalizacji Unii Europejskiej, ponieważ sytuacja polityczna we Francji przez najbliższe lata będzie niestabilna i on będzie musiał się skupić na próbach formowania doraźnych większości parlamentarnych w jakiejkolwiek istotnej sprawie. Co najmniej 60 osób zginęło na skutek powodzi i osuwisk ziemi w Bangladeszu i w Indiach. Nawet 3 miliony osób musiało uciekać ze swoich domów. Ulewy potrwają co najmniej do niedzieli. Tylko w Bangladeszu towarzyszące burzą pioruny zabiły od piątku co najmniej 21 osób. Kolejne 4 zginęły w wywołanych powodziami osuwiskach ziemi. Pod wodą znajduje się duża część północno-wschodniej części kraju. W prowincji Srihat woda uwięziła ponad 4 miliony osób. W niemal całym regionie nie ma elektryczności. W położonym w północno-wschodnich Indiach stanie Meghalaya od czwartku w powodziach i osuwiskach ziemi zginęło co najmniej 16 osób. W indyjskim stanie Assam jedna z największych azjatyckich rzek Brahmaputra przerwała wały powodziowe i zalała co najmniej 3000 wsi oraz pola uprawne. W obu krajach do pomocy powodzianom skierowano wojsko. Według prognoz pogody ulewy w północno-wschodnich częściach Bangladeszu i Indii potrwają co najmniej do niedzieli. Region ten jest regularnie nawiedzany przez powodzie, ale zmiany klimatyczne z roku na rok zwiększają ich zasięg i częstotliwość. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Jak czytamy w komunikacie, zagrożeniem dla życia i zdrowia będą burze z gradem oraz upał. Temperatura dziś w ciągu dnia przekraczała nawet 30 stopni Celsjusza. Wczoraj w Słubicach został osiągnięty rekord temperatury dla czerwca. Wynosi on 38,3 stopnia Celsjusza. Burze, którym towarzyszy niebezpiecznie silny wiatr, 100 km na godzinę. Takie porywy wiatru mogą być dzisiaj notowane w całej południowej części kraju. 100 km na godzinę to oznacza, że mogą być wyrywane drzewa z korzeniami, mogą być łamane gałęzie. Ale jednocześnie tym burzom będzie towarzyszył intensywny opad deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Także jeżeli taki deszcz spadnie na przykład w obszarach
terenach miejskich, no to mamy do czynienia z podtopieniami. Natomiast dodatkowo jeszcze też grat. I grat może mieć wielkość nawet do 5 cm średnicy. I taka sytuacja w południowej części kraju będzie właściwie do późnych godzin wieczornych. A im bardziej na południowy wschód, czyli lubelskie Podkarpacie, tym dłużej to będzie trwało, bo to tak naprawdę dopiero po godzinie 3 w nocy sytuacja się uspokoi. Więcej informacji na naszym portalu tvrepublika.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.